Rzecz o kliencie. Zaprasza Karol Bancerz. Inspiracje w obsłudze klienta. W świecie technologii, gdzie innowacje są na porządku dziennym, działy obsługi klienta poszukują nowych sposobów, aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów. I już sam ten fakt stanowi doskonały punkt wejścia do dyskusji na temat wykorzystania autonomicznych konsultantów w obszarze obsługi klienta. Czy takie rozwiązania są efektywne? Czy są ekonomicznie opłacalne? Czy mogą one zastąpić ludzi? Oraz jakie są wyzwania w ich implementacji? To wszystko to są oczywiście kluczowe pytania, które powinniśmy rozważyć, analizując rozwój technologii w dziedzinie obsługi klienta. I dzisiaj o tym porozmawiam z moim gościem, Dawidem Wójcickim, prezesem zarządu firmy VSA, producentem, choć niekoniecznie bym powiedział dostawcą, ale jednak i dostawcą rozwiązań V. Ja nazywam się Karol Bancerz, a wy słuchacie oczywiście podcastu Rzecz o Kliencie. Karol Bancerz, pomysłodawca i wieloletni wydawca portalu ccnews.pl. Od ponad 15 lat dostarcza na rynek w Polsce informacje o szeroko rozumianej obsłudze klienta. Autor niezliczonej ilości opracowań i artykułów branżowych, ekspert i gość programów radiowych oraz telewizyjnych. Specjalizuje się w biznesowym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, efektywności, optymalizacji i automatyzacji biznesowej w obsłudze klienta. A dzisiaj gościmy w Gdańsku Dawida Wójcickiego, prezesa zarządu firmy V, twórcy technologii Brilliance i wysoko zaawansowanych wirtualnych konsultantów, które potrafią robić tak dziwne, a jednocześnie tak powtarzalne rzeczy, jak chociażby potwierdzanie wizyty, przypomnienia o terminach płatności, badaniach satysfakcji i wiele, jeszcze wiele innych rzeczy. Cześć Dawid. Cześć Karol, miło Cię znowu słyszeć. Słuchaj, pytanie pierwsze i zasadnicze to jak konwersacyjne boty, wirtualni konsultanci, VI, czy jakkolwiek inaczej byśmy to nie nazwali, mogą przyczynić się do podniesienia efektywności pracy całego działu obsługi klienta? Myślę, że co najmniej na kilka sposobów, no bo przede wszystkim pod jednym oczywiście warunkiem, jakim jest odpowiednia jakość rozumienia intencji rozmówcy i odpowiedni flow dialogowy i właściwy poziom customer experience, który zachęca rozmówcę do kontynuacji tej rozmowy, a nie do rozłączania się, no to pod tym warunkiem, jeżeli jest on spełniony, jakby widzimy wiele możliwości. Po pierwsze, technologia jest w stanie zrealizować większy wolumen obsługi w krótszym czasie, czyli coś, na co musielibyśmy na przykład czekać do godziny 14, 15, 16, potrafimy zrobić do godziny 10. A zaczynacie o 9? No, zaczynamy na przykład o 8. Mhm. To jest raz. Dwa, potrafimy zrealizować wiele połączeń jednoczesnych. No, ale to jest chyba rzecz oczywista. Kolejna kwestia, potrafimy zwiększyć jakby tą skalę z dnia na dzień na życzenie klienta. To nie jest kwestia zatrudnienia dodatkowych 50 konsultantów, 50 specjalistów z danej branży i wyszkolenia ich, to jest kwestia tylko poszerzenia skali, czyli poszerzenia infrastruktury. Kolejna... A to jesteście w stanie zrobić dość szybko. Jesteśmy w stanie zapewnić to bardzo szybko, dzięki też współpracy z dobrymi partnerami. Jeżeli zmienia się proces, to nie musimy uczyć wielu konsultantów i później weryfikować tej wiedzy, tylko wystarczy, że zmienimy ten proces w jednym punkcie i przetestujemy, a następnie już na każdej jednej przysłowiowej słuchawce mamy proces zaktualizowany, czyli obsługujemy klienta zawsze w optymalny sposób, w najlepszy na dany moment, według najbardziej zaawansowanej, najbardziej aktualnej wiedzy, czyli nie wiem, wchodzi nowy produkt i o tym produkcie jesteśmy w stanie z dnia na dzień klienta informować. Co jeszcze? Jeszcze jesteśmy w stanie dynamicznie śledzić to, w jaki sposób klienci reagują na połączenia przychodzące do nich o różnych porach dnia. Jacy klienci, z jakiej bazy i na tej podstawie ustawiać harmonogram dodzwaniania się tak, aby właściwi klienci odbierali telefon o właściwej porze i mieli największą ochotę na to, żeby przeprowadzić proces obsługi z tym pomyślnym finałem, czyli zakończyć i wyjść z procesu tak, jakby sobie życzył tego nasz klient. No i robicie to też w weekendy? Robimy to w razie potrzeby również w weekendy, bardziej w weekendy obsługujemy ruch przychodzący, natomiast są kampanie wychodzące, które realizujemy także w soboty.
Mhm. Dużą ilość macie rzesze konsultantów? No, na dzień dzisiejszy możemy mieć do 900 konsultantów w tym samym czasie dostępnych na żądanie, ale tak jak powiedziałem, te możliwości skalowania są bardzo płynne. Czyli VI daje tak naprawdę dość całkiem spore contact center. VI daje spore contact center nie tylko dlatego, że my mamy tych konsultantów w gotowości, ale też dlatego, że jesteśmy w stanie optymalizować sposób prowadzenia rozmów, czyli nie marnujemy czasu na to, żeby się próbować do tych klientów w nieefektywny sposób dodzwaniać. Prowadzimy te rozmowy tak, aby, no, można powiedzieć, wycisnąć jak najwięcej z tych linii, które mamy. Mhm. Wiem, że testujecie również rozwiązania w postaci testów AB na grupie dodzwanianych rekordów. To też dość rzadki jednak mimo wszystko spotykany parametr, bo konsultanci, jak już dzwonią, to dzwonią według jednego scenariusza. Rzadko testują dwa alternatywne i wybierają w locie niemalże kolejny scenariusz, ten taki główny, bazowy. U was ta technologia jednak to umożliwia. Oczywiście, że tak. Każdy, kto ma u swych rąk technologię, ten jest w stanie szukać możliwości jej optymalizacji. No, w naszym przypadku osobnym nurtem rozwoju jest optymalizacja samej technologii jako takiej i wszystkich narzędzi AI, a osobnym nurtem, nie mniej ważnym, jest optymalizacja procesów obsługi klienta. A te, żeby optymalizować, no, lubimy opierać się o dane. Żeby pozyskiwać dane, chcemy weryfikować i testować różne alternatywy, jeżeli chodzi zarówno o te główne, jak i o te najdrobniejsze elementy procesu obsługi. Od zmiany kolejności, przez zmianę barwy głosu, zmianę formy zapowiedzi, używanego słownictwa, adaptacyjne dostosowywanie tego do profilu rozmówcy i celów biznesowych, które chcemy daną rozmową osiągnąć. I uzyskujecie to od razu na tych 900 konsultantach? Uzyskujemy to zawsze po weryfikacji jakiejś puli rekordów, czy to jest 5 czy 10 tysięcy rekordów, które przedzwonimy, które pozwolą nam postawić pierwsze tezy, a następnie wybrać ten optymalny scenariusz. No to już zależy od samego procesu, ale jakby mamy specjalne piony w firmie, które przeznaczone, których głównym zadaniem właśnie jest weryfikacja danych. Mhm. No dobrze, a w takim razie czy ci wirtualni konsultanci, których zatrudniasz, od razu taki mały spoiler, Dawid zatrudnia 900 osób wirtualnych, ale nic im nie płaci i pracują całą dobę, jak trzeba. To nie jest do końca tak, że ja im nic nie płacę, bo jednak mają duży apetyt na prąd, lubią rozmawiać przez telefon, więc te rachunki telefoniczne też trochę kosztują. Korzystają z nowoczesnych technologii rozpoznawania ale mowy. Ale o zwolnienie nie proszą. Nie, akurat o zwolnienie nie proszą. No to jednak jest cenny pracownik. Tak, i to taki pracownik, każdy pracownik, który się non-stop uczy, jest cenny. Tak, dokładnie. No dobrze, ale rozumiem, że ci konsultanci wirtualni, nazwijmy to jeszcze w tym momencie, są w stanie zrozumieć i prawidłowo zareagować na zapytania klientów, na ich potrzeby, na pewnie często i emocje. Jak to jest? To jest tak, że znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono, czyli wiele jesteśmy w stanie przewidzieć już dzięki doświadczeniu, które posiedliśmy przez ostatnie 11 lat i przygotowujemy zawsze na start, przygotowując nowy proces, on już jest w pełni sprawny. Natomiast oczywiście, jeżeli zdarzą się takie sytuacje, że słyszymy pewne intencje, wyrażenia czy opowieści po stronie rozmówcy, na które warto byłoby jednak zareagować w jakiś inny sposób niż do tej pory reagowaliśmy, no to z dużą ochotą wprowadzamy takie zmiany w procesie. To w takim razie te rozwiązania, które oferujecie, są w stanie zastąpić ludzi w procesie obsługi klienta? Zdecydowanie tak. W każdym? Trudno powiedzieć, czy w każdym, bo tu nie chodzi o ograniczenia wyobraźni czy ograniczenia technologiczne, tym bardziej. Bardziej chodzi o zwrot, czyli jak dużo trzeba włożyć w wyszkolenie pewnego procesu, czyli w nauczenie naszej VI, jak radzić sobie z obsługą klienta w danym procesie, żeby na końcu mieć korzyści biznesowe przy odpowiedniej skali. Jeżeli ktoś powie, że mam 5 osób i chciałbym zamiast zatrudniać kolejne 5 osób, to chciałbym, aby VI umiała dokonywać bardzo, bardzo kompleksowej diagnozy jakiejś tam sytuacji, to oczywiście jest to możliwe do zrobienia, ale będziemy robić to długo, produkt będzie drogi i niekoniecznie naszemu klientowi zwróci się szybko. Więc... Czyli w takim razie to pieniądze stanowią wyzwania.
zazwyczaj to pieniądze są ograniczeniem w większości sytuacji. No u nas na szczęście jest tak, że mamy bardzo wysoki poziom reużywalności, nie tylko warsztatu czy know-how i wiedzy procesowej, ale też samych komponentów, które przez te wszystkie lata udało nam się stworzyć i które mniejsze lub większe biorą udział w realizacji bardzo różnorodnych procesów obsługi klienta. Czyli ta wiedza, którą zdobyliście na obsłudze klientów, na budowaniu różnych produktów, rozwiązań, bo też no, dostarczaliście i dostarczacie rozwiązania do różnych dużych firm, ale też i do mniejszych, to pozwoliły wam na zbudowanie pewnego rodzaju wiedzy, bazy, różnych rozwiązań, które dzisiaj możecie opakować niemalże w pudełko i zaproponować to klientowi końcowemu, który będzie mógł z tego korzystać. Zgadza się, czyli jest dzisiaj tak, że kiedy rozmawiamy z nowym klientem na temat realizacji bardzo konkretnego procesu, to nasz poziom wiedzy i propozycje, które jesteśmy w stanie klientowi przedstawić, są na tak zaawansowanym poziomie, że właściwie dialog odnośnie tego, jak zmienić czy uformować ten proces pod kątem upodobań klienta, jest bardzo krótki, jeśli w ogóle istnieje. Nasze propozycje są po prostu trafne. Wiemy, bo słyszeliśmy dosłownie miliony rozmów i widzieliśmy różne zachowania rozmówców, wiemy, czego możemy spodziewać się na słuchawce, nawet jeżeli jeszcze nie byliśmy w danej firmie. Także potrafimy te potrzeby odgadywać, myślę, dość płynnie, choć bardzo lubimy się uczyć i bardzo lubimy nowe sytuacje, które są dla nas wyzwaniem i które później możemy sobie jakoś sklasyfikować. I dokładnie tak jak mówisz, ta wiedza jest możliwa do opakowania w formę powtarzalnych produktów i też nie ukrywam, jest to dzisiaj jeden z głównych elementów naszej strategii, żeby te zoptymalizowane, te już z wszystkimi podokręcanymi śrubeczkami rozwiązania, czyli tak zwane pudełka, móc oferować masowemu klientowi biznesowemu. Mhm. 2018 rok opowiadałeś o tej strategii już w Teatrze Kamienica podczas premiery Diali. To tak wracając troszeczkę do tej historii z Teatru Kamienica, kreśliłeś wizję rozwiązania, które będzie dawało nam, konsumentom, możliwość skorzystania, dotknięcia niemalże tego rozwiązania, technologii Brilliance, czyli tej Diali, którą oferowaliście i oferujecie, to takie rodzi się pytanie, jak w takim razie wasze systemy, wasze rozwiązania, wasze idee i pomysły mogą być wykorzystane w każdym przedsiębiorstwie. Mam tu na myśli oczywiście kwestie związane z integracjami, z łączeniem się z bazami. Podejrzewam, że gdzieś tam w tle nam krąży jakieś API. Jak to u was wygląda? U nas to wygląda tak, że dzisiaj realizujemy różne procesy dla różnych klientów i zawsze mówimy o jakimś elemencie integracyjnym. Od samej warstwy telekomunikacyjnej, czyli kwestia transferowania ruchu do konsultanta, kwestia przejmowania ruchu po IVR-ze czy po początkowym kontakcie ze strony konsultanta, różne strategie żonglowania tym ruchem czy inicjacji tego ruchu telefonicznego realizujemy. Natomiast oczywiście jest też ta druga część integracyjna, czyli wymiana na poziomie danych. I tutaj mówimy o danych, które do nas przychodzą i o danych, które od nas wychodzą. Operujemy dzisiaj zarówno na API własnym, API klienckim, jak i nawet na tych plikach płaskich, które czasami dla dużych organizacji są najprostszym sposobem, żeby w ogóle wejść w proces. Pliki płaskie, czyli mam tu na myśli CSV, Excel i tak dalej. Mhm. To są, czyli bez angażowania drogich zasobów informatycznych po stronie klienta korporacyjnego, bez oczekiwania 8-9 miesięcy, aż projekt dostanie swój budżet i będzie można myśleć o tym, żeby wypróbować, jak działa narzędzie od V, już jesteśmy w stanie do tematu podchodzić znacznie szybciej dzięki temu, że jesteśmy otwarci jako V na bardzo różne metody integracji. Czyli klient może nam dosłownie nawet wysłać płaski plik jakimś zaszyfrowanym kanałem lub umieścić je ten plik w bezpiecznym miejscu. My następnie, parsując ten plik, jesteśmy w stanie wyczytać z niego wszelkie niezbędne dla nas informacje do tego, aby przeprowadzić proces. Czyli na przykład w przypadku windykacji będą to dane dłużnika, jego kwota zadłużenia oraz okres przeterminowania należności. W przypadku badania zainteresowania produktem, na przykład jeżeli jest to ubezpieczenie komunikacyjne, to wiemy, o jakiej marce modelu pojazdu mówimy i jaki jest jego rocznik. Także z takiego pliku możemy wyciągnąć te minimum niezbędnych informacji do tego, żeby przeprowadzić całkiem sensowną, efektywną rozmowę z klientem. Mhm. No to jeżeli mówimy o efektywności, to muszę zapytać o ekonomiczną opłacalność tego typu rozwiązań dla małych, no może średnich i dużych biznesów.
to najlepiej będzie zacząć od tego, żeby opisać szybciutko, jaką pracę właściwie wykonuje VI. Ponieważ no, nie możemy wyobrazić sobie pełnej kompleksowej obsługi klienta z pominięciem niektórych bardzo ważnych systemów, które niekoniecznie związane są jakkolwiek z AI. Mówimy oczywiście o dialerze, mówimy o infrastrukturze telekomunikacyjnej, mówimy o serwerach, o jakimś harmonogramie dzwonienia, jakiejś bazie i wewnętrznym CRM-ie, no już nie wspominając o samym systemie opartym o sztuczną inteligencję do prowadzenia rozmowy. Więc żeby można było efektywnie realizować taki proces, ekonomicznie, opłacalne. Więc jak VI realizuje VI, kiedy realizuje proces obsługi klienta, to bierze na swoje barki wiele elementów, czyli z jednej strony odpowiada za to, kiedy zadzwonimy, sprawdza to, czy się dodzwoniliśmy, może być różnie, bo klient może nie odebrać telefonu, może mieć zajęte, może mieć pocztę głosową, może odebrać telefon i powiedzieć, ja teraz nie mam czasu rozmawiać, może powiedzieć, ale o co chodzi, to może zadzwoń za pół godziny, może powiedzieć, sprawa mnie nie dotyczy, ale chętnie posłucham, może powiedzieć, a to nie ze mną, to z żoną, proszę rozmawiać na te tematy. Wreszcie może po prostu wejść w ten proces i prowadzić z nami sensowną, merytoryczną rozmowę. Kiedy klient nie odbiera telefonu, kiedy rozmówca nie ma czasu lub nie może podjąć tego procesu, no to oczywiście VI próbuje kolejny i kolejny raz w odpowiednich interwałach. Czasami jest baza dzienna, czasami jest tygodniowa. W związku z tym, aby obsłużyć jeden case czy jeden rekord, czasami mówimy o tym, że VI realizuje ileś rozmów, a na pewno realizuje ileś prób połączeń. Jeżeli spojrzymy na tą pracę VI w ten sposób, czyli że zdejmuje z firmy cały szereg różnych kategorii kosztów związanych z tym, żeby ten proces zrealizować, no to myślę, że możemy zdecydowanie powiedzieć, że praca VI jest bardzo, bardzo ekonomicznie opłacalna. Jeżeli do tego dodamy koszty alternatywne, czyli co robią nasi konsultanci, kiedy nie realizują tego procesu, bo są zajęci czym innym i co przez to tracimy, no to pojawia się nowa kategoria oszczędności, które jesteśmy w stanie klientowi zapewnić. No i wreszcie kolejna kategoria kosztu alternatywnego to brak informacji versus posiadanie tej informacji. Mhm. Przykładem jest chociażby wykorzystanie rozwiązań, które twoja firma oferuje w potwierdzaniu wizyt, na przykład lekarskich. Chociażby tak, czyli jeżeli jesteśmy w stanie odpowiednio szybko, czyli z odpowiednim wyprzedzeniem posiadać informacje na temat tego, że pacjent nie przyjdzie na wizytę, to jesteśmy w stanie tą nadwyżkę czasu odpowiednio zagospodarować, czyli jesteśmy w stanie znaleźć innego pacjenta na dany termin i dzięki temu zwiększa się przychód, czyli jakakolwiek w sumie... Klient jest bardziej zadowolony, bo załatwi swoją potrzebę wcześniej. Z drugiej strony firma jest zadowolona, bo nie traci, nie ma pustych przebiegów, po prostu przychodzi klient i płaci. Nie dotyczy to chyba publicznej służby zdrowia. Oj, drażliwy temat. Jeżeli chodzi o publiczną służbę zdrowia, no to z różnymi opiniami można się spotkać na rynku. I tu oczywiście nie mówimy o opiniach pacjentów, tylko o opiniach opieków zakładów opieki zdrowotnej. Faktycznie no, wiemy, jaki jest przychód z jednego klienta NFZ-owego. To nie jest przychód, który powala na łopatki. Dlatego też koszty, które placówki decydują się ponosić w związku z obsługą takiego pacjenta, są marginalizowane. To nie ma co ukrywać. Te pieniądze po prostu gdzieś tam przepadają. Ale nie będziemy mówić o negatywnych rzeczach, porozmawiamy jeszcze o pozytywnych. To powiedz mi w takim razie, jak postrzegają interakcje z twoimi rozwiązaniami sami klienci, czyli konsumenci, końcowi użytkownicy. Bo wiem doskonale, że kiedy rozmawiam z, nazwijmy to, botem głosowym na infolinii jakiejś firmy, dajmy na to X, to ja sam osobiście nie jestem zadowolony, bo po pierwsze nie dostaję tego, czego bym oczekiwał, po drugie nie mogę z tym robotem rozmawiać, muszę mówić komentami. Jak jest u ciebie? No zupełnie inaczej przede wszystkim. Od czego by zacząć? Może chociażby od kwestii empatii. Kiedy ja rozmawiam z botem firmy X na infolinii, bądź też z samochodem, bądź też z jakimś innym głośnikiem czy urządzeniem, to mam takie wrażenie, że
że to jest taki one man show i że tym, tą główną osobą w tym dialogu jest jednak głośnik, bo tudzież infolinia. To ona się musi wypowiedzieć, to ona musi powiedzieć to, co jest tam ważne. Mówi w taki sposób, że niespecjalnie mam wrażenie, że jest zainteresowany tym, żeby mnie posłuchać, a kiedy już przychodzi ten moment, że mogę coś powiedzieć, to najczęściej nie jestem... Tak, w kasie w hipermarkecie produkt jest niezgodny z wagą, spróbuj jeszcze raz, tak dalej, nie? No tak, to waga jest najważniejsza w tym momencie, nie ty, jako osoba, która kupuje produkt. I tak samo tutaj, ja muszę się wstrzelić, ja muszę znać odpowiednią komendę, żeby być zrozumianym, ja muszę akceptować to, że proces został zaprojektowany w taki, a nie inny sposób, czyli że de facto nie uzyskam potrzebnej mi informacji, moja intencja nie zostanie wyraźnie zrozumiana. No, jestem, można powiedzieć, biernym uczestnikiem tego procesu, pomimo że teoretycznie mówimy o rozmowie, czyli zjawisku, które jest dwustronne. My od samego początku bardzo, bardzo staraliśmy się właśnie uniknąć tego typu uczucia po stronie rozmówcy. Rozmówca ma się czuć w każdej chwili prowadzenia rozmowy jako faktyczny jej uczestnik, jako partner, z którym rozmawia sztuczna inteligencja, nawet jeśli on myśli, że rozmawia z żywym człowiekiem. A często się zdarza, że tak myśli? W większości przypadków tak się zdarza, ale to właśnie... Dzięki temu poczuciu naturalności, które staramy się na bardzo różne, na bardzo wiele sposobów naszemu rozmówcy zapewnić, bo to się zaczyna nie tylko od samego ułożenia procesu, kolejności i sposobu zadawania pytań, języka, którym się posługujemy, ale też tonu, którego używamy, no i wreszcie otwartości właśnie na te bardzo wiele różnych sytuacji, które może mieć miejsce w jednej, nawet pozornie banalnej rozmowie. Czyli w logice działania waszego rozwiązania nie jest technologia, a tak naprawdę intencje, emocje samego klienta. Nie da się odczuć technologii. My tutaj bardzo silnie wierzymy w takie hasło, że najlepiej działająca technologia jest nieodczuwalna dla klienta. Jest jednakże ta technologia za naszym rozwiązaniem niesamowicie rozwinięta, ale właśnie dlatego, że tej technologii wysoko stawiamy poprzeczkę, czyli chcemy, żeby to ona była dostosowana do naszych oczekiwań względem tego klimatu i celu prowadzenia rozmowy, a nie żeby to działało w drugą stronę, że ogranicza nas technologia, więc klimat prowadzenia rozmowy i jej efekt jest negatywną pochodną ograniczeń technologicznych. No dobra, to w takim razie jakie masz najlepsze praktyki albo też własne doświadczenia na temat wdrożenia rozwiązań konwersacyjnych w obszarze obsługi klienta? No, przede wszystkim musimy wiedzieć, z kim rozmawiamy. To jest, myślę, absolutna podstawa. Czy klient, z którym rozmawiamy, ma takie czy inne podejście do firmy w ramach danego procesu? Jak statystycznie na dzień dzisiejszy wygląda wyjście z tego procesu, kiedy realizuje to żywy konsultant? To jak dobrze znamy bazę, znajdzie swoje odzwierciedlenie w tym, jaką empatię zaprojektujemy w samym procesie, jakich słów będziemy używać, o jakich porach będziemy dzwonić i tak dalej, jak często będziemy próbować nawiązywać kolejny kontakt. To wszystko ma wpływ na customer experience. To jest jakby pierwsza podstawowa kwestia. Druga kwestia to jest to, żeby zdefiniować sobie, jakie konkretnie cele biznesowe sobie stawiamy, czyli dzwonimy, ale po co? Dzwonimy, bo to jest kampania relacyjna i chcemy podtrzymać kontakt, czy dzwonimy, bo chcemy po prostu zero-jedynkowo ostatusować, czy jest potencjał sprzedażowy u danego klienta, czy nie. Dzwonimy tylko po to, żeby wyszarpnąć tą kwotę należności, czy też może po prostu o sobie przypomnieć i zauważyć później, że samo przypomnienie też robi robotę. Jeżeli ktoś do nas dzwoni, to również musimy sobie zadać pytanie, jakich informacji on poszukuje. Czy dzwoni, bo po prostu lubi dzwonić zawsze, kiedy tylko przyjdzie mu taki pomysł i nie radzi sobie z czymkolwiek, czy dzwoni dopiero wtedy, kiedy wykonał już jakąś pracę nad znalezieniem odpowiedzi i to mu się nie udało, więc zawsze będzie dzwonić do nas ze skomplikowanym pytaniem. No, do takiego procesu trzeba się jeszcze inaczej przygotować. Więc to są takie dwa główne założenia, czyli musisz wiedzieć, z kim rozmawiasz i musisz wiedzieć, po co rozmawiasz. No jeżeli chcesz też traktować klienta po macoszemu, to może po prostu tego nie rób. To jest taka trzecia rada. Dokładnie. To jak już mówimy o dobrych radach, to mam jeszcze jedno pytanie spoza katalogu, który w głowie, który gdzieś sobie ułożyłem. Czym mogłaby cię zaskoczyć technologia oferowana przez konkurencję? Technologia oferowana przez konkurencję mogłaby mnie zaskoczyć tym, że doprowadza do zwiększenia efektywności realizacji procesu obsługi klienta powyżej poziomu oferowanego przez konsultantów.
No to w takim razie życzę takiego zaskoczenia, chociaż zakładam, że długo jeszcze będziemy musieli poczekać na takie zaskoczenia. Myślę, że tak, chociaż życzę też wszystkim, żeby myśleli o tym, aby dbać o klientów. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim i waszym gościem był Dawid Wójcicki, który jest szefem Wii, która to firma nie robi już botów. Robi po prostu wirtualnych konsultantów nazywanych po prostu Wii. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze niebawem, wkrótce. Dziękuję również. Do usłyszenia. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.